Dzień. Nazywam się Agata Serońska i wraz z moim przyjacielem Przemysławem Więzikiem chcielibyśmy troszkę dzisiaj dla was pograć, pośpiewać i w naszym śpiewaniu przekazać trochę treści na temat Jezusa Chrystusa. Uważam, że to imię jest mega niezrozumiane i niekoniecznie też mamy dobre skojarzenia z imieniem Jezus. Ja osobiście spotkałam się z Jezusem. On uratował moje życie. Przez wiarę przyjęłam życie wieczne i wiem, że gdybym dzisiaj zamknęła swoje oczy, to moje życie przejdzie tylko i wyłącznie w zupełnie inny wymiar, w tak zwany wymiar wieczności. W naszym niedługim pobycie tutaj na ulicy chcemy do was pośpiewać z miłości właśnie do tego Jezusa. Chcemy wam przybliżyć Jego osobę i chcemy troszkę wam powiedzieć, jak bardzo łatwo jest się z Nim spotkać, jak bardzo łatwo jest narodzić się na nowo, o czym mówi Biblia, ta stara książka, którą tak naprawdę na pewno wszyscy mamy w domu. Biblia mówi o nowym narodzeniu, że Królestwo Boże ujrzą ci, którzy na nowo się narodzą. I najpierw wam pośpiewamy, a później opowiemy wam o tym, jak w jak bardzo prosty sposób można się spotkać z Jezusem. Mesjaszem Jezus był, w krąg znały go ulice, w zaułkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wre. Przyprowadzili do niego ulicznicę, co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe. Chcieli, by on dał prawo na kamienie, aby ją bić, katować aż do krwi. Lecz on jej grzechy posłał w zapomnienie, powiedział: idź i świętym życiem żyj. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek, mój żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Gdy okazało się, że ludzkość go zdradziła, diabeł roześmiał się okrutnym ha, ha, ha. A rzymska dłoń do krzyża go przybiła. Leje się krew, a serce buluka. Lecz po trzech dniach obiegła wieść Judeę, że Jezus ten opuścił w ciele grób. Wspominam to i serce me się śmieje. Dziś żyję w nim u świętych jego stóp. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek, mój żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięską płynę mimo wzburzonych fal. Zaśpiewamy tą piosenkę jeszcze raz i mam taką prośbę, żebyście się wsłuchali w słowa, które śpiewamy. Są to słowa, które opowiadają w ogóle o tym, co Jezus Chrystus zrobił w ogóle dla nas na krzyżu Golgoty. To piękna piosenka, co niektórzy na pewno kojarzycie melodię. Jest to przerobiony cover. Jest to nasz w tej chwili taki numer, który zrobiliśmy, aby uczcić tymi słowami Jezusa Chrystusa.
tego, co uczynił dla nas, tego, co zrobił dla nas. Jesteśmy Mu wdzięczni dlatego, że podarował nam życie wieczne. Mesjaszem Jezus był, w krąg znały Go ulice, w zaułkach ciemnych, tam, gdzie podłe życie wre. Przyprowadzili do Niego ulicznicę, co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe. Chcieli, by On dał prawo na kamienie, aby ją bić, katować aż do krwi. Lecz On jej grzechy posłał w zapomnienie, powiedział: idź i świętym życiem żyj. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój i żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal, gdy okazało się, że ludzkość Go zdradziła. Diabeł roześmiał się okrutnym ha ha ha, a rzymska dłoń do krzyża Go przybiła. Leje się krew, a z serca ból łka. Lecz po trzech dniach obiegła wieść Judeę, że Jezus ten opuścił w ciele grób. Wspominam to i serce me się śmieje. Dziś żyję w Nim u świętych Jego stóp. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój i żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Jezus, o Tobie myślę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój i żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, o Tobie myślę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Zawsze zniknął smutek mój i żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Przyjaciele, cokolwiek myślimy, jakkolwiek uważamy, czy znamy Jezusa, czy nie, to Biblia odnosi się do tego w sposób jednoznaczny, że zbawienie nie daje nam żadna przynależność religijna, ani tak naprawdę chodzenie co tydzień do kościoła. Słowo Boże mówi, że każdy z nas na tej ziemi musi się na nowo narodzić.
I wiecie, często jak się słyszy takie informacje, to jest to troszeczkę takie abstrakcyjne, prawda? Bo żyjemy w XXI wieku, no i co to jest w ogóle za informacja, że musimy narodzić się na nowo? Opowiem wam o tym, jak ja narodziłam się na nowo. W 2004 roku moje życie znalazło się w takich bardzo dużych opałach. Od niespełna 16 roku życia związałem się z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej i absolutnie nikogo za to nie obwiniam, była to kwestia moich decyzji. Czułam się w moim życiu niebezpiecznie i wydawało mi się, że ta relacja spowoduje, że będę bezpieczna. Jednak bardzo szybko okazało się, że no niestety moje życie znalazło się w bardzo dużym niebezpieczeństwie. Na moje życie nastawała grupa przestępcza, chcieli mnie zabić, chcieli porwać mojego syna, także wyglądało to u mnie bardzo źle. Ale w 2001 roku facet, z którym żyłam, trafił do więzienia na bardzo krótki taki okres pozbawienia wolności na 10 miesięcy. I napisał do mnie list, że poznał Jezusa, że Jezus mu przebaczył jego grzechy i że on mnie też prosi o przebaczenie. I wiecie, była to dla mnie troszeczkę abstrakcyjna informacja. Co to w ogóle znaczy w XXI wieku spotkać się z Jezusem? W ogóle nijak się do tego odniosłam. W ogóle nie bardzo wiedziałam, co mam z tym zrobić. Nie bardzo wiedziałam, do jakiej przygródki, że tak powiem, swojego życia schować tą informację, że gość spotkał Jezusa, Jezus mu przebaczył jego grzechy i on mnie teraz prosi o przebaczenie. Mówię, trochę zakrawało mi to na chorobę psychiczną, wiecie, o czym mówię. Natomiast po 10 miesiącach wrócił do domu i tak naprawdę mogłam przyglądać się jemu życiu. I wiecie, na mnie osobiście bardzo oddziałuje i działa świadectwo życia drugiego człowieka. Czyli nie do końca wierzę, że tak powiem, słowom wypowiedzianym muszę, że tak powiem, zobaczyć życie człowieka. I przyglądałam się tak naprawdę życiu nowego stworzenia. Nie zresocjalizowanego, wiecie, bo nie był to człowiek, który był zresocjalizowany, tylko tak naprawdę był to nowy człowiek. I o tym mówi Biblia. Biblia mówi o nowym narodzeniu, nie o naprawieniu człowieka, ale o całkowitym nowym życiu. O tym, że człowiek się musi urodzić na nowo. I wiecie, ja dalej sobie tak z nim żyłam i on mówił do mnie, że ja muszę też narodzić się na nowo, że jeśli nie narodzę się na nowo, to pójdę do piekła. I wiecie, moja jak gdyby informacja do niego była taka, że wiesz, ty byłeś złym człowiekiem, zamordowałeś człowieka, byłeś w zorganizowanej grupie przestępczej, handlowałeś narkotykami, młodych ludzi wciągałeś do narkomanii i tak dalej. Wierzę, że ty potrzebowałeś czegoś nowego, ale ja w moim sercu byłam takim, wiecie, zwykłym, sprawiedliwym człowiekiem. Mi się nawet wydawało, że ja i Jezus mamy ze sobą wiele wspólnego, ponieważ Jezusa zabili, a mnie chciano, więc mi się wydawało, że ja to po prostu, wiecie, żywcem pójdę do nieba. Ale zaczął mówić do mnie, on ma na imię Artur, jest dzisiaj moim mężem, zaczął mówić do mnie o tym, że słuchaj, Słowo Boże, czyli ta Biblia, na której tak naprawdę, o którą też wiele jest, tak dużo wojen w ogóle i tak dalej, jest mnóstwo wydań i tak dalej, ona po prostu mówi, że człowiek musi się narodzić na nowo na tej ziemi, że zbawienie jest z łaski, nie z uczynków, czyli tak naprawdę nie możemy sobie zasłużyć na nasze zbawienie, czyli to, że w twoim mniemaniu ty czujesz się dobrym człowiekiem i ty uważasz, że pójdziesz do nieba, jak gdyby w oczach Boga jest to jak takie, wiesz, obrzygane ubranie. Biblia mówi, jak splugawiona w ogóle szata. I wiecie, to dalej gdzieś tam nie dotykało w ogóle mojego serca, nie przemawiało to do mnie. Byłam naprawdę sprawiedliwym gdzieś takim człowiekiem, miałam własną sprawiedliwość. I myślę, że większość z nas tak ma, że uważamy, że tego narodzenia na nowo, tak zwanej tej transformacji, potrzebują źli ludzie wedle naszego takiego miernika. Ale wedle Bożego miernika nie ma ani jednego dobrego, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli, czyli wszyscy ulegli jakiejś formie błędu. I ja również. I wiecie, w 2004 roku, z uwagi na to, że moje życie się kręciło wokół tego życia gangsterskiego i tak dalej, zostało też wciągnięte w różne takie dziwne historie. I w 2004 roku do mojego domu przyjechała policja, zostałam aresztowana pod zarzutem zorganizowania grupy przestępczej. I jadąc z kuta kajdankami do prokuratury, groziło mi naprawdę sporo lat więzienia, ponieważ na moją firmę były wzięte ekskluzywne samochody, różne w ogóle kredyty i tak dalej. Naprawdę groziła mi odsiadka.
Został wtedy w domu nasz 4-letni syn i wtedy, kiedy jechałam z kuta kajdankami w samochodzie, zawołałam ja sama, personalnie, w głębi mojego serca. Wiesz, jak to jest, nikt cię nie słyszy, masz jakiś problem, nie, jak trwoga, to do Boga. Wiesz, o czym mówię? I ja wtedy w taki sposób zawołałam do tego Boga. Jeśli żyjesz, jeśli jesteś żywy, jeśli odpowiadasz, jeśli nie jesteś martwy i naprawdę jesteś zainteresowany moim życiem, to spraw, abym nie poszła siedzieć do więzienia. Chcę wam coś powiedzieć. Ja przeżyłam wtedy dla mnie, nie musi to być dla ciebie, ale dla mnie, swój cud, ponieważ kiedy weszłam do prokuratora, to prokurator, patrząc na list obciążający w stosunku do mojej osoby, a groziło mi naprawdę zdycha do odsiadki, powiedział do mnie tak: dziewczyno, stosuję wobec ciebie środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. I wiesz, kiedy zostałam z tej prokuratury puszczona, wróciłam do domu i miałam Biblię. I zaczęłam czytać tą Biblię i mówię: kurczę, w ogóle mój mąż, ten, który mi głosił tą Ewangelię o tym żywym Bogu i o tym, że ja też muszę pojednać się z Bogiem, mówił do mnie te słowa, że ja się muszę nowo narodzić, ale ja już na przykładzie jego osoby widziałam, że on przepraszał Boga za jakieś grzechy, za jakiś błąd, a ja jestem na tyle sprawiedliwa, że ja żadnego błędu w sobie nie widzę w sobie żadnego odchyłu, wiecie, wedle mnie. Ale zaczęłam czytać tą Biblię i mówię: Boże, jeśli ja naprawdę odchylam się od Twojego standardu, to powiedz, w ogóle przemów coś do mnie. I wiecie, zaczęłam czytać tą Biblię i w Biblii przeczytałam, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I ja wtedy zrozumiałam, że ja w moim sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy. Wiesz, jest to nieważne, czy popełnimy coś fizycznie, bo jeden coś popełni fizycznie, bo jest bardziej odważny, a drugi tak naprawdę na pułapie swojego serca popełni też wiele grzechów, ale tylko i wyłącznie w swoim sercu. Wedle Bożych mierników nie ma, że tak powiem, który jest bardziej ważny, a który mniej. Ten, który zamordował i ten, który myśli o morderstwie, winien jest w ogóle tego samego grzechu, rozumiecie? To jest tak wedle miernika Bożego. I ja wtedy zrozumiałam, że ja potrzebuję zbawienia, że potrzebuję zbawienia, że w ogóle Jezus Chrystus jest jedynym biletem, abym ja, kończąc tą moją podróż ziemską, przeszła na zupełnie inny level, na tak zwany level wieczny, to Jezus jest tym biletem. Ja potrzebuję przyjąć Jego jako osobistego Pana i Zbawiciela do mojego życia. Potrzebuję obmyć się w Jego świętej krwi. Jak bardzo archaicznie to brzmi w XXI wieku, to ja właśnie tak zrobiłam. Uklękłam w moim pokoju i powiedziałam: Jezus, ja potrzebuję Ciebie, ja przyjmuję Ciebie jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela. Ja przepraszam Ciebie, że do tej pory żyłam bez Ciebie. Przyjmuję Ciebie jako osobistego Pana i Zbawiciela. Wypełnij mnie swoim świętym duchem, obmyj mnie swoją świętą krwią. Przeprosiłam Go za ten grzech niezależności, który doprowadził mnie w moim życiu do bardzo złych sytuacji. Wiecie, my często jesteśmy w stanie zwalić za takie niepowodzenie naszego życia, zwalić winę na kogoś. Kiedy przyszłam do Jezusa, to zobaczyłam, że to ja jestem winna za przebieg mojego życia. Ponieważ Słowo Boże mówi, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. Możemy Jego oglądać w samym stworzeniu, czyli tak naprawdę przyglądając się dzisiaj na piękno natury, możemy nawrócić się do Boga, możemy pomyśleć: kurczę, jest coś większego, jest jakaś energia, jest jakaś siła, jest coś wyższego, co to wszystko stworzyło. Rozumiecie? Ja w ogóle ukorzyłam się przed tym, że idę do piekła bez Jezusa. Oddałam Mu swoje życie. Stał się Panem mojego życia. Przyjęłam przebaczenie za grzechy. W momencie przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela odpadł ode mnie tak zwany mocarz, czyli coś bardzo dużego, co kontrolowało moje życie i co tak naprawdę powodowało, że w konsultacji z tym podejmowałam takie decyzje, a to był mianowicie lęk. Ja się bardzo bałam i wiecie, takim lękiem w moim życiu to był lęk przed śmiercią. Kiedyś jako mała dziewczynka bardzo bałam się ciemności. Przypominają mi się takie sytuacje, jak moja siostra uciekała przez okno na dyskoteki
a ja w ogóle mówię, zaraz pójdę tacie i w ogóle powiem o tobie, że znowu uciekasz. Tylko ona do mnie mówi, ale nie, zapalę ci światło. Nie będzie ciemno, nie będziesz się bała. Ja mówię, dobra, mamy układ, mówię, to zapal mi lampkę. Bardzo się bałam ciemności, bo się bałam duchów. Jakich duchów? Bóg jest duchem. Od momentu, kiedy przyjęłam najpotężniejszego ducha do swojego życia, czyli Ducha Świętego, nie boję się żadnych innych duchów. Bóg jest duchem. Bóg poprzez Ducha Świętego zamieszkał w moim sercu. I chcę ci powiedzieć, że to nie jest jakaś abstrakcja. Nie jestem w ogóle religijnym człowiekiem. Zobacz, jestem normalna. Jestem w miarę modnie ubrana, w ogóle pasuje do was, fajnie, nie? Nie jestem jakąś starą ciotą, która siedzi w ogóle w kościele i tak naprawdę modli się na różańcu i tak dalej. Nie! Jestem wyluzowaną dziewczyną, mam 44 lata, mam dwoje dzieci, 24-letniego syna i 14-letnią córkę. I mam męża i ten sam facet, który kiedyś mi przystawiał broń do głowy, dzisiaj jest moim mężem. Ponieważ ten Duch Święty, o którym słyszymy w kościele, to jest duch mocy, panowania, trzeźwego myślenia. On daje nam siłę, on daje nam zdolność do decydowania. Ja takiego ducha przyjęłam, nie ducha Kacperka, wiecie o co chodzi, takiego skrzacika jakiegoś. Tylko przyjęłam potężnego ducha, ducha samego Boga, który spowodował, że ja umiem decydować w swoim życiu. Na nikogo dzisiaj nie zwalam winy za nic. Jestem świadomym człowiekiem, wiem dokąd idę. Wiecie, dzisiaj żyję, ale kiedy zamknę swoje oczy, to przejdę po prostu w inną, że tak powiem, rzeczywistość. W tak zwaną wieczną rzeczywistość. Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, i On bardzo chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Bóg chce, abyś wieczność spędził z Nim i niczym nie możesz sobie na to zapracować. Niczym. Ja sypałam kwiatkami, będąc w ogóle w kościele. Wiecie, w ogóle przeszłam różnego rodzaju sakramenty i tak naprawdę nigdy w kościele nie dowiedziałam się o tym, że żeby być zbawionym człowiekiem, aby pójść do nieba, ja potrzebuję narodzić się na nowo. Po prostu nikt mi tego nie powiedział. Nikt mnie również nie zachęcił do tego, abym czytała w ogóle Słowo Boże, abym czytała Biblię. Rozumiecie? Oddałam autorytet nad moim życiem różnym kacykom religijnym, ale zbadałam w moim życiu osobiście sprawę Jezusa. I ciebie też o to dzisiaj proszę. Nie musisz wierzyć mi, ale zbadaj osobiście sprawę Jezusa Chrystusa. Nie oddawaj twojego życia, czyli życia wiecznego, w ręce religijnych ludzi, którzy będą do ciebie mówić, że dawaj pieniądze, będziesz zbawiony, idź na pielgrzymkę, będziesz zbawiony. Wielu z nas nie rozumie, co to jest w ogóle pielgrzymka, co to znaczy w ogóle pielgrzymować, wiecie, w ogóle jakieś archaiczne słowa, a Bóg w ogóle chce do nas mówić dzisiaj normalnie, normalnym językiem. I ja dzisiaj przemawiam do ciebie w tym imieniu Boga. Możesz mieć życie wieczne przez prosty akt wiary, że uznasz, że życie bez Jezusa jest grzechem. I można tak naprawdę nie popełnić nigdy żadnego innego grzechu, ale żyć w oddzieleniu od Boga i w konsekwencji potem wieczność spędzić w piekle. Przyjaciele, to co się nazywa dzisiaj, czyli ten dzień taki, to nasze życie, ono się kiedyś zakończy. Ale pytanie, co dalej? Wszyscy w coś wierzymy, rozumiecie? Bo ten element w ogóle jest w nas włożony. W każdego z nas włożone jest jakieś ziarno w ogóle wiary. W co wierzymy? Ja wierzę, że jest życie wieczne, że jest życie po śmierci. Zaśpiewamy wam jeszcze raz o tym Jezusie, który jest w ogóle bardzo ludzki, wiecie, w ogóle Jezus to ludzki Pan. On do mojego życia przyszedł jako taki ludzki Pan, nie jako archaiczny gość w jakiejś szacie, dziwnie opancerzony. Przyszedł do mnie z czystym słowem, z czystą miłością, z czystą informacją. Potrzebujesz mnie jako osobistego Pana i Zbawiciela. On był bardzo normalny, wiecie, kiedy będziecie czytać Biblię, to zobaczycie, że Jezus był bardzo normalny. On się nie zamykał w budynkach. Czytamy, że można go było z
spotkać w Ganie Galilejskiej. Co to jest ta Gana Galilejska? Co tam się, kurczę, w ogóle działo? Poszedł normalnie Jezus na wesele, tak? Czyli na weselu w ogóle co zrobił? Rozmnożył wino. Dzisiaj z Jezusa tak naprawdę zrobili religijnego gościa, który jest niedostępny. Ale On jest naprawdę ludzki, ludzki Pan. Mesjaszem Jezus był, w krąg znały Go ulice, w zaułkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wre. Przyprowadzili po Niego ulicznicę, co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe. Chcieliby On dał prawo na kamienie, aby ją bić, katować aż do krwi. Lecz On jej grzechy posłał w zapomnienie, powiedział idź i świętym życiem żyj. Tak powiedział do mnie: Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą jest moją przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój i żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Gdy okazało się, że ludzkość go zdradziła, diabeł roześmiał się okrutnym ha ha ha. A rzymska dłoń do krzyża go przybiła. Leje się krew, a serce buluka. Lecz po trzech dniach obiegła wieść Judeł, że Jezus ten opuścił w ciele grób. Wspominam to i serce me się śmieje. Dziś żyję w Nim, u Jego świętych stóp. Jezus, o Tobie myślę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój i żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zniknął mój smutek i żal. Kiedyś byłam taką osobą, która była ze wszystkiego tak naprawdę nieszczęśliwa. A dzisiaj się raduję tak naprawdę ze wszystkiego. Każdego dnia dziękuję Bogu za ten dzisiejszy dzień, który dał mi Bóg. Bóg jest dzisiaj, dzisiaj możesz do Niego zawołać, dzisiaj możesz Mu oddać swoje życie. Kochani, mamy taką informację tutaj dla Was, jak narodzić się na nowo. Pozwolicie, że Wam przeczytam, co Biblia mówi o nowym narodzeniu, w jaki sposób możemy się na nowo narodzić na tej ziemi. Jeśli jesteś tutaj z nami i dotykają Cię słowa, które mówimy, które śpiewamy, to posłuchaj tego jeszcze do końca. Ewangelia Jana 3:5. Jeśli się kto nie narodzi z wody, z ducha, jeszcze raz, Ewangelia Jana 3:5. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Można się wychowywać w najbardziej pobożnej rodzinie i sumiennie spełniać wszystkie religijne wymogi, a jednak iść na zatracenie, czyli gdzie iść na wieczne potępienie. Chrześcijaństwo to nie religia, ale żywa i osobista relacja z Jezusem Chrystusem. Nie ma tutaj mowy o chrzcie wodnym, który rzekomo gwarantowałby zbawienie. Czyli tak naprawdę
bo ja też zostałam tak naprawdę ochrzczona, ale Słowo Boże mówi, że kto uwierzy i ochrzczony zostanie, więc jakże może uwierzyć maleńkie dziecko, które ma 3 lub 9 miesięcy? Tak naprawdę wiecie, opiera się to wszystko i wyłącznie o wiarę rodziców, ale nie o tym mówi Słowo Boże. Słowo Boże personalnie odnosi się do każdego człowieka. Czyli ty i ja musimy się na nowo narodzić na tej ziemi. Bóg mówi do twojego serca, czy ty zaczynasz mu wierzyć. Na skutek twojej wiary wstępuje do twojego martwego ducha. Duch Boży ożywia cię wewnętrznie. Sam Bóg rodzi się duchowo w tobie. Słowo Boże mówi, co narodziło się z ciała, ciałem jest, a co narodziło się z ducha, duchem jest. I to z kolei mówi Ewangelia Jana, 3:6. A więc nowe narodzenie to nie naprawienie grzesznego życia, ale zmiana ludzkiej natury. To, co było u nas stare i grzeszne, ulega duchowej śmierci w wyniku spotkania się ze Świętym Duchem żywego Boga. Nasza stara, grzeszna natura, inspirowana przez szatana, nie ma szans wytrzymać konfrontacji z Bożą mocą, dającą nam nową tożsamość duchową. Pierwszy list Jana 5:4. Wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystko. Ewangelia Jana 3:31. Transformacja nowego narodzenia daje ci nowe życie. Gdy Bóg cię zdradza, twoja grzeszna natura zostaje zastąpiona nową, boską naturą. Boża moc zaczyna działać w tobie, uwalniając cię od tego, co stare i uzdrawiając cię z tego, co chore. Zarówno w sferze duszy, jak i ciała. Nowe narodzenie to nie zmiana wiary, czy też przynależności kościelnej. Nie o tym do was mówimy. Nowe narodzenie to nie jest przejście z kościoła katolickiego do kościoła protestanckiego. Nowe narodzenie to śmierć starego człowieka i narodzenie nowego człowieka. Nie zachęcam was do zmiany kościoła, ale do tego, abyście spotkali się dzisiaj z żywym Bogiem. Ja dam wam nowe serce i nowego ducha. Włożę do waszego wnętrza i usunę z waszego serca kamienne serce i dam wam mięsiste. To mówi księga Ezechiela 11:19. Gdy rodzisz się na nowo, stajesz się posiadaczem odnowionego ducha. Pierwszy list Jana 3:9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Narodzony na nowo człowiek nie potrafi nieustannie trwać w grzechu. Bywa, że upadnie i zgrzeszy, ale nie da rady trwać w grzechu. Nowa natura, wrażliwa na grzech, umożliwia to. Ponadto jest tak silna, że wypiera grzeszne nawyki, choroby duszy i ciała, rozrywa więzy diabelskie i całego człowieka przemienia na obraz Boży. Przyjaciele, nowo narodzić może się 9-letnie dziecko, ponieważ jeśli dziecko jest w stanie przeprosić swojego rodzica za jakiś błąd, za coś, że źle się na przykład zachował, tak samo jest z nami. Możemy w każdej chwili naszego życia przeprosić Boga za to, że nie uznaliśmy Jego jako osobistego Pana i Zbawiciela. List do Tymoteusza 2:4. Kto chce, aby wszyscy... Czyli ten Bóg, o którym mówimy, On chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg nie ma wybrańców. Wszyscy jesteśmy przeznaczeni do tego, aby narodzić się na nowo. To jest tak naprawdę kwestia ciebie. Bóg zrobił już wszystko, dał Jezusa. Następny ruch należy do ciebie. Bóg chce, aby każdy człowiek narodził się na nowo i prowadził z nim zwycięskie życie. Żeby narodzić się na nowo, przede wszystkim trzeba pragnąć przyjść do Boga. Jedyną drogą do Boga jest Jezus, a więc musisz uwierzyć, że Jezus jest Synem Bożym i poniósł na krzyżu należną tobie karę za twoje życie bez Boga i grzech. Jezus pokonał śmierć. Musisz więc uwierzyć, że On prawdziwie zmartwychwstał w ciele. Żyłeś bez Boga, teraz poproś Go o przebaczenie twojego grzechu. Uwierz, że On ci przebaczył i podejmij decyzję, że zamierzasz żyć nowym i czystym życiem poświęconym dla Boga. Bez Boga nie możesz mieć życia wiecznego, więc wyznaj ustami, że od dziś Jezus jest twoim Panem i poddaj Mu wszystkie twoje potrzeby i plany. Gdy tak postąpisz, Boży Duch zamieszka w tobie i powstaniesz do nowego życia. Ewangelia Jana 1:12 mówi tak, tym zaś,
którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. A więc nie wszyscy są dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi są ci, którzy narodzili się z Ducha Bożego. Nowe narodzenie jest prawem. To oznacza, że nowonarodzony człowiek ma prawo do życia wiecznego z Bogiem i do zwycięskiego życia tutaj na ziemi. Kochani, ci, którzy słuchaliście i ci, którzy będziecie odsłuchiwać tego w internecie, przysłuchaj tego i pomódl się. Powiedz: Boże, wierzę tej dziewczynie. Przyjmuję Ciebie jako osobistego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Tobie za dar zbawienia. Dziękuję Tobie za nowe życie. I gwarantuję Ci, że nowe narodzenie da Ci zupełnie nowe życie, nową perspektywę. Zaczniesz zupełnie inaczej widzieć. Będziesz panował nad wszystkimi rzeczami, tymi złymi, które próbują zniszczyć nasze życie. Chcę Ci powiedzieć, że kilka lat temu rozchorowałam się na raka piersi. Ale Słowo Boże mówi, że w sińcach i ranach Jezusa jest nasze uzdrowienie. I ja w to uwierzyłam. I jestem zdrowym człowiekiem. Mam dwie piersi, nie mam nic odjętego, nie mam raka i dalej żyję. To wszystko zagwarantował dla nas Jezus Chrystus. Diabeł, jakkolwiek go będziemy rozumieli, jakkolwiek będziemy o nim myśleli, on wszystkimi sposobami, na różne sposoby, będzie próbował odciągnąć Ciebie od prawdziwej Ewangelii, od życia wiecznego. Każdy z nas ma w sobie taką przestrzeń obsługi religijnej, że chcemy być bardzo dobrze obsłużeni religijnie. I chcę Ci powiedzieć, że ja dałam Ci dzisiaj dobrą obsługę religijną. Poprzez to, co powiedziałam do Ciebie, możesz dzisiaj się narodzić na nowo i stać się uczestnikiem życia wiecznego. I w przyszłości możesz oglądać Boga twarzą w twarz. Dzięki, że byliście z nami i że chcieliście nas posłuchać. Ja mam na imię Agata Cerońska i wraz z moim mężem prowadzę w Warszawie kościół na ulicy Dzierżoniowskiej 11. W każdą niedzielę o godzinie 10 spotykamy się jako wspólnota dzieci Bożych, tych, które poznały Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Przeżywamy Boga, w ogóle wiecie, mamy tą komunię, w sensie nie to, że zjadamy opłatek w ogóle i jemy razem, przebywamy razem, śpiewamy na chwałę dla Jezusa, uzdrawiamy, uwalniamy. Z czymkolwiek będziesz się zmagał, jeśli z jakąkolwiek w ogóle chorobą, przyjdź do nas. Jeśli będziesz chciał więcej usłyszeć o tym, co dzisiaj powiedziałam, przyjdź. Będziemy odpowiadać na wszystkie Twoje pytania. Jesteśmy dla Was. Jesteśmy tutaj tak naprawdę z miłości. Jezus dał nam życie i my z miłości dajemy też Wam życie. Hej.